Cześć kochani, ten odcinek nie będzie o jakichś tam mega dziwnych podziemiach, opuszczonych zabytkach i tak dalej. Ten odcinek będzie o tym, jak my jako społeczeństwo w imię Padł Złotych niszczymy te zabytki. Nie mówię tego z racji tego, że wzięliśmy jakiś czas temu z Rudy Śląskiej własny schron bojowy, celem jego wydemontowania, udostępnienia do zwiedzania, zabezpieczenia przede wszystkim naszej historii. Natomiast parę dni temu znowu naszą okolicą wstrząsnęła historia o próbie kradzieży wypalania kopu na schronie bojowym. Tą dziurę, którą widzicie tutaj za mną, no to jest schron bojowy wycięty, popalony, mieszczący się w Piekarach Śląskich. Słuchajcie, to jest kopuła z 1933 roku z numerem 3. To z automatu powinno być oznaczone jako zabytek, powinno być zabezpieczone, powinno być w jakiś sposób, nie wiem, nie znam się, słuchajcie, na tym, ale na pewno to nie powinno wyglądać tak, jak wygląda w tej chwili. Nie wiem, czy pamiętacie, w 2019 roku w Rudzie Śląskiej też była afera ze schronami. Tam pod osłoną prawa, z podpisami osób decyzyjnych, nie będę mówił czyich, duży deweloper wyburzył 3 schrony bojowe, zrobił się smród na całą Polskę i w zasadzie na Europę wśród osób związanych z militariami, z tego typu fortyfikacjami. I co? No i nic. Zjechała się telewizja, prasa, cała reszta, było mnóstwo szumu i efekt mamy taki, jaki mamy, tak? Schrony dalej są niszczone, dalej psujemy naszą własną historię. Słuchajcie, policja na oficjalnej stronie swojej komendy publikuje komunikat, w którym opisuje, że miała miejsce próba kradzieży tej kopuły. Sprawcy poruszali się białym, półotwartym dostawczakiem z otwartą powierzchnią ładunkową, z pomarańczowym HDS-em. Być może ktoś z was przejeżdżał tędy z kamerą samochodową drogą między Bytomiem a Piekarami. Widział coś takiego, dajcie znać, zadzwońcie, bo szkoda tego. Natomiast wydaje mi się, że przykro to powiedzieć, tak? Ale gdyby chodziło o dzwonnicę, spalone drzwi kościoła, czy inny budynek sakralny, bądź należący do partii politycznej, sprawca już dawno dostałby zarzuty i byłoby po temacie, tak? Nie wnikam, jak działają nasze służby mundurowe, ale mam takie mieszane uczucia, że tutaj za 30 dni osoba zgłaszająca dostanie postanowienie o umorzeniu dochodzenia z powodu niewykrycia sprawców. Widzicie takie coś? Reagujcie, bo tego typu rzeczy to jest nasza historia, powinniśmy o to zadbać i w jakiś sposób to zabezpieczać, udostępniać, dbać o to, chociażby nawet nie wyrzucać śmieci w tych miejscach, gdzie te wszystkie nasze schrony wyglądają niestety tak samo. Dobra, koniec przynudzania, reagujcie, jeżeli widzicie coś takiego. A kolega tutaj jeszcze pokręci parę ujęć.